Kolejny dzień prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odnosi się do osób LGBT+. Wczoraj we Włosławku, dziś z kolei w Grudziądzu. Mówi o tym, co dla niego jest dziwne i co by badał. Ci, którzy to słyszą, pytają o wrażliwość prezesa, a politycy opozycji z kolei o datę wyborów. Maria Bilińska. Atak rakietowy na Kijów. Kilka pocisków spadło na miasto, na miasto trafiając m.in. w domy mieszkalne. Władze Ukrainy poinformowały, że zmarła co najmniej jedna osoba, ale bilans rannych wzrósł do sześciu osób. Ze szczegółami z Kijowa właśnie dla państwa Tomasz Kanik. Z udziałem prezydentów Bajdena i prezydenta Zełejskiego w Bawarii ruszył trzydniowy szczyt przywódców państw Grupy G7. Głównym tematem rosyjska agresja na Ukrainę. Jan Piotrowski z nami. Usłyszał zarzuty, grozi mu do żywocie. Teraz jest w areszcie. Prokuratura podejrzewa Bartosza H. o zabójstwo dwuletniej córki. Ciało dziecka znalezione zostało w czwartek w domu w miejscowości Szabda w województwie kujawsko-pomorskim. Było tam co najmniej od dwóch tygodni. Dom był wynajmowany przez małżeństwo z pięciorgiem dzieci. Niepokojących sygnałów nie dostrzegli ani sąsiedzi, ani pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Paweł Laskosz o szczegółach. Protesty i zamieszki w Stanach Zjednoczonych tysiące osób wyszło na ulice amerykańskich miast w proteście przeciw orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o unieważnieniu konstytucyjnego prawa do aborcji. Przed gmachem Sądu Najwyższego w Waszyngtonie demonstranci skandowali hasła wyrażające wprost ich gniew Justyna Zuper. Państwo oglądają fakty po południu. U nas już za chwilę najnowsze statystyki, niestety dramatyczne dotyczące utonięć. Powiemy również więcej o pogodzie, bo w ciągu najbliższych dni będzie tak ciepło i słonecznie. Idealne zakończenie programu, prawda? Takie były fakty po południu. Dziękujemy Państwu, dobrego popołudnia i do zobaczenia.